Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka w kolejnym odcinku z serii Kto zrobi lepszy pokój? Tym razem słuchajcie, wracamy do klimatu Hello Kitty, ale to nie dla niej będziemy dzisiaj robiły z Oliwką pokój, tylko dla Pum Pum Purina. Po prostu uwielbiam tą nazwę i słuchajcie, doczytałam, że ten Pum Pum Purin jest to piesek. Golden Retriever, dokładnie. No i słuchajcie, no ja już się nie kłócę o pokoje, bo ja zawsze biorę ten mniejszy. Oliwka urządza sobie tutaj swój pokój w tym większym. Niech ma te moje pokojki całkiem fajnie, wychodzą przytulnie. Nawet chyba pierwszy raz od początku tej serii wygrałam ostatni challenge. Już nawet, poczekajcie, nie pamiętam, dla Cynamo Roll chyba. Tak, dobrze mówię. No więc słuchajcie, zapraszamy do oglądania, bawcie się dobrze. Życzymy Wam oczywiście miłego oglądania. No, i koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto zrobi lepszy pokój dla Pum Pum Purina ja, czy może Oliwka, która będzie urządzała ten pokój po prostu po mnie. Ja biorę ten, a Oliwka urządzi sobie swój pokój w tym. Więc zaczynamy! Okej, okay, więc słuchajcie, doczytałam sobie jeszcze, że Pum Pum Purin uwielbia robić sobie drzemki, uwielbia jeść puddingi i pić mleko, więc słuchajcie, ja tutaj sobie od razu tak zerkam, no są jakieś butelki, jest też mleko normalne, więc spoko. Ale zacznijmy sobie od tego, że nasz Pum Pum Purin e, fajnie, gdyby miał oczywiście ten pokój w takich swoich e, ulubionych kolorach, czyli takich żółto-brązowych, e, żeby było fajnie klimatycznie. Powiem Wam szczerze, że takiego żółto-brązowego pokoju ja chyba nigdy jeszcze nie robiłam. E, ten jest fajny jako na podłogę, to jest też takie brązowe. Nie wiem co dać mu, jakby wiecie... Ej, 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 co? Że przepraszam bardzo, halo? Czy ja przegapiłam jakiś nowy dodatek, co tutaj się dzieje? Co jest grane, ludziska? Dlaczego wy mi nie krzyczycie, że jest coś nowego? A ja nawet nie wiedziałam, ale jaja. No dobra, teraz się nie będę mogła skupić na tym, na pompompurinie, ale mam nadzieję, że dam radę. Szukam dla niego jakiejś odpowiedniej tapety. Ej, no fajne takie słoneczka, ale bardziej chyba, wiecie co? To widzę do tego pompompurina, bo jak on lubi takie drzemki i tak dalej, takie wy... Ej, on jest pieskiem przecież! Ale to to nie wiem czy nie za dużo, wiecie, te paski chyba były lepsze. Zaraz wracam. Szkoda, że tutaj nie ma dodatku z porinem. Okej, okay, słuchajcie, zdecydowałam się na coś takiego, więc teraz przechodzimy już do mebli. Uważam, że ta podłoga z tymi ścianami bardzo fajnie wygląda. No, i teraz trzeba pum pum Purinowi dać łóżeczko. No i jeżeli on tak bardzo lubi drzemki, a jest pieskiem, no to śmiało mogę mu tutaj wybrać pieskowe łóżko i nawet nie patrzę sobie jeszcze, co bym mogła, ale to chyba nie będzie nawet konieczne. Ej, nie ludzie, ja robię domek znaczy ja robię pokój dla pum pum Purina, a tu są nowe dodatki nowe, nowe dywany. I ja coś mi się kojarzy, że było właśnie coś kreatywnego, a ja zapomniałam w ogóle. Chciałabym temu Pum Pum dać taki tościk dywanik, ale ten będzie mi tutaj znacznie lepiej pasował. No zobaczcie, idealnie po prostu to wygląda. Eee, tutaj zobaczcie, że mam nawet zasłony. Ja wiem, że tutaj niby to okno jest takie bezzasłonowe, ale gdyby tylko tak Wiecie, do dekoracji, tak chociaż troszkę, to myślę, że będzie to spoko wyglądało. Tak, o po jednej stronie i po drugiej stronie, a niech sobie wisi. Albo niech sobie nie wisi, bo tutaj mi nie dochodzi do końca i mnie bardzo to drażni, że jest stara ma okna. Może oliwka sobie wykorzysta po prostu te zasłony. A ja lecę teraz do Och, szafy. Jakaś pomalowana szafka doszła nowa, ale fajnie, że coś nowego znowu jest. Wybierzmy Pum Pum Purinowi jakąś szafeczkę i mogłabym tutaj śmiało tą pieskową z tego dodatku, ale ja myślę, że może coś innego, tak żeby wiecie, no ale tylko nie jestem pewna, czy coś będzie. Co mi się spodoba? No i fajnie, idealna szafa dla tego Pum Pum Purinka, bo jest cała żółciutka. Zerknijmy sobie jeszcze na szafki przy łóżkach. Szafek nie ma, ale słuchajcie, jest taki fajny stoliczek. Nie wiem dlaczego, ale powiem Wam, że ten pokój taki smutny mi się na razie wydaje. Taki jak dla babci, jakiś, czy coś taka szafa, ten stolik, tak wszystko na spokojnie. Więc tutaj zdecydowanie trzeba będzie coś pokombinować, żeby tutaj jakieś fajniejsze rzeczy się działy, no bo, no bo pomp pump jest bardzo fajny, a ja tutaj mu robię tak wszystko na poważnie. No i jestem ciekawa, jak zawsze, co wymyśli moja oliwka. E, ojoj. Ja sobie teraz tak poleciałam po tych szafkach i powiem Wam szczerze, że chciałabym mu coś wybrać, ale nie ma za bardzo co: nic żółtego? Z tym to chyba trochę przesadzę, wiecie, ale, ale jakoś mi się to podoba, że to jest tam nad tym łóżkiem i tutaj, tak za szafy, będą wystawać yy, te półeczki słuchajcie, żebym ja mogła coś na tym położyć, ja wiem, że to, no ja nie wiem, nie wiem co o tym sądzicie, dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy nie, ja w sumie do końca sama nie rozumiem tego rozwiązania, ale, ale tak sobie ustaliłam, wiecie, że, że to może dobrze w sumie wyglądać, chociaż mówię, ja nie wiem do końca co ja robię teraz, no ale ma być żółciutko, ma być też trochę brązowo, więc mleczko, 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 tylko właśnie w butelce no ten, to niebieskie mi całkowicie nie pasuje tutaj, więc ja chyba dam y, temu Purinowi po prostu to mleko w butelce. Tylko, że poczekajcie, tu jest jedna butelka, a nie ma już więcej, było więcej. No i proszę bardzo, y, przed snem, słuchajcie, stawiam mu tutaj jedną y, większą, drugą mniejszą. Halo, halo, co tutaj się dzieje? No, dawaj, dawaj, buteleczko, proszę bardzo. No, jeżeli on lubi sobie robić drzemki i, i pić te napoje, czy może znajdę tutaj też jakiś pudding ogólnie, coś w tym stylu? Dajcie znać, czy tutaj w Tokaboka coś jest takiego jak pudding, jakiś właśnie taki budyniek albo coś. No, nie wiem, sama nie wiem, chyba nie, ale. Tutaj mam jakiś taki przekąskowy, słuchajcie, boksik, więc jak on lubi takie sobie przekąseczki jeść i tak dalej, i tak dalej, to proszę bardzo. Ej, tutaj jest też coś nowego, tu jest też coś nowego, słuchajcie, dla Pum Pum Purinka jeszcze sobie wymyśliłam taki fotelik, żeby mu było wygodnie. No i teraz będziemy lecieli z jakimiś dodatkami, jakimiś fajnymi, co tu, ojojoj, oj, oj. weźmiemy mu ten fotel, no oczywiście, że ten. Jeżeli chodzi o kwiatka, to sama nie wiem, nie jestem pewna, to jest dość fajne. Ale, ale takie nie, nie do końca by pasowało, chyba do tego naszego pumpurina, pum ale za to te kwiatuszki są bardzo fajne. Myślicie, że tam nad łóżkiem, czy tam powinnam postawić coś innego? Nie wiem, jakoś, myślę, że to tutaj bardziej by pasowało, przy tym łóżku, na tym stoliku. Tylko teraz pytanie, słuchajcie, nie, no nie będę mu tutaj zielonki dawała, bo, bo jakoś to w ogóle mi się właśnie z tym pumpurinem nie kojarzy, że jakieś tam kwiaty czy coś tam i tak dalej. Słuchajcie, mamy nowe oświetlenie, są jakieś nowe wiszące lampy, więc. Bardzo fajnie, ale czy znajdę tutaj jakąś żółciutką lampeczkę dla mojego Pum Pum Purina? Ej serio, jestem ciekawa, co oliwka wymyśli. No, idealnie! Szczerze wam powiem, nie oglądałam żadnego odcinka. Ej, co tam mi się? Co to 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 to? Nie oglądałam żadnego odcinka z Hello Kitty, gdzie był Pum Pum Purin. A jak właśnie sobie szukałam informacji na jego temat, to wyskoczyły mi jakieś odcinki i serio, mogłam sobie tam podejrzeć z oliwką i zobaczyć, jak mniej więcej wygląda jego pokój. No ale już po prostu zrobimy na żywioł, a wy ocenicie, czy wam się podoba czy nie. Ej ludziki moje kochane Zobaczcie tylko Co tutaj się dzieje Ja nie mogę Oni chyba oszaleli dosłownie Zobaczcie tutaj możemy Nie no cudo cudo Wszystko żeby zrobić Po prostu jakąś pracownię malarską Coś kreatywnego No patrzcie przecież tutaj mamy pędzle Tak poczekajcie muszę tak I wybieram sobie pędzel Farbę sobie wybieram Teraz sobie coś tam rysuję, i pewnie tutaj jest jeszcze opcja. No, pewnie, że tak, ale super to wymyślili. Jeśli chcecie odcinek, jak tworzę jakąś pracownię malarską, artystyczną, albo coś w tym stylu, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a ja coś wykombinuję z tego nowego dodatku. No, a teraz wracam do mojego mini, mini pokoiku Pum Pum Purina. Ale powiem wam, że jak na to patrzę, to on by mega mi tutaj pasował. Dajmy mu, słuchajcie, jakieś, właśnie, dodatki na te półeczki i wybierzmy wszystko, co kojarzy się z jakimś żółtym, z jakimś brązowym i tak dalej. O, ten mi się jest całkiem śmieszny. Myślę, że jeżeli on lubi brązowy i żółty, to, to jak najbardziej by tutaj pasowało. No i co by tutaj jeszcze, mało tych rzeczy, mało, malutko. Tutaj, ej, rower. Dajmy mu rower. O, to jest jakiś mini rower? O co tutaj chodzi? No nie, on nie będzie pasował w tym pokoju. Może jakieś, słuchajcie, gazety by zbierał. Yy, co my tutaj. Oj, tutaj znowu jakieś nowe rzeczy są. Nie no, koniecznie będziemy musieli zrobić tą pracownię. Dajmy mu też troszkę tutaj elementów brązowych, bo wiecie, jak żółty z brązowym, to chociaż niech dwie książeczki sobie stoją, tylko że mam teraz wielki, ogromny problem. Co mu postawić w tej wnęce za łóżkiem? A! Mona Lisa! Mona Liza, Mona i Frida Kahlo, po prostu stoka boka. To jest hit. To jest hit ja już się, nie, tego to ja się, słuchajcie, nie spodziewałam. Naprawdę się nie spodziewałam. Nie, nie, nie. Dobra, wracamy do Pumpurina i ja po prostu, jak zaraz kończymy nagrywać ten odcinek, to ja robię tą pracownię malarską, bo ja już nie mogę wytrzymać, bo ja sobie muszę to wszystko popatrzeć. I okej, okay, szukam sobie teraz coś właśnie, co. Mogłabym postawić temu pumpurinowi -pum tam z tyłu, ale nie mogę się na nic zdecydować, kochani. Hej, mamy tutaj jeszcze aparat. Ja bym go chciała. O, na płeczce troszkę kwiatki zasłaniają, ale o, to ja sobie tak na środek. Ej, ładnie. Słuchajcie, naprawdę jest ładnie, tak fajnie przytulnie. A może by tak złoty telefon, gdyby wiecie, Hello Kitty dzwoniła albo Kuromi, albo Cinamorol, czy coś w tym stylu? No, patrzcie, moim zdaniem, dla fana żółtego i brąziku, może tego brąziku mało, co? No, ale co? No, są jakieś elementy brązowe. Myślę, że jest całkiem okej. Okay. No, mogłabym tutaj jeszcze coś pokombinować, no ale co ja mam mu tutaj dawać, no. No, nie wiem, może jeżeli on jest fanem przekąsek, to idźmy mu jeszcze do kuchni. O, zobaczcie, pos. Ej, lodówka na duszkę. Ale nie, no to wtedy to mi się nie zmieści. No nie, telefon mi się tutaj podoba, jakby, ale tą lodówkę, gdzie mu to tutaj dać? No, powiedzcie mi, gdzie ja bym mogła to dać? Może jakąś komodę dostawimy jeszcze, słuchajcie. Właśnie jakąś brązową, na przykład, żeby tego brązu się więcej zrobiło. Czyli taki ala mały stoliczek. Ale wydaje mi się, że tutaj coś będzie takiego. Takiego całego brązowego, żeby mogła na tym postawić tą właśnie mini lodu. No nie, nie ma. A chodziło mi, wiecie o co? O to mi chodziło o coś takiego, żeby ta lodóweczka sobie tutaj mogła stanąć. Tylko, wiecie co, ja nie jestem pewna, no nie, ona nawet by tutaj nie stanęła, bo się nie da jej tutaj postawić. A słuchajcie, z kolei, jeżeli bym wybrała jakiś brązik z tego. Tutaj z zestawu nawet takie coś, nie, też nie. Ta lodówka chyba musi po prostu stać na, na ziemi. No i w takim przypadku mam tutaj mały problem, bo nie wiem, czy oliwka mi to zaliczy, że ta lodówka będzie tutaj leciutko wystawała, ale wiecie co? Ten pokój bez tej lodówki jest taki ładny, wszystko jest tak fajnie zrobione. Wszystko, moim zdaniem, tak wiecie, ładnie do siebie pasuje, jest czyściutko, fajniutko i tak dalej. Więc ja teraz oddaję telefon w ręce Oliwki i zobaczymy, jaki pokój dla Pum, Pum Purina ona tutaj znajdzie i w ogóle zobaczymy jej reakcję na te nowe dodatki z toka boka, bo ona jeszcze ich nie widziała. Więc czekamy na Oliwkę, ona zaraz tutaj do mnie dołączy i zobaczymy, co wykombinuje. Okej, okay, to teraz moja kolej. Mama przychodzi na swoją stronę. Tu może i pójdzie spać. Teraz yy, ja tu robię. O. A ja bym ci chciała tylko powiedzieć, wow. bo nie słyszałaś. No wiem, jest nowy dodatek. Właśnie mówiłam, że jeżeli chcą. No też mnie to zaciekawiło. Fajnie to wygląda, ale słuchaj, bo ja przeczytałam, że Pum Pum Purin to jest piesek Golden Retriever, który uwielbia sobie robić drzemki. A nie Retriever? Retriever. Retriever się mówi, chyba, no? I uwielbia pić mleczko przed snem i uwielbia puddingi. To jest taka podpowiedź, ja mu postawiłam. Ej, halo! To jest taka sama tapeta! Ja mu postawiłam butelki z mlekiem, a co ty zrobisz? No, to już zależy od ciebie. I nasi kochani widzowie zdecydują, kto sobie lepiej poradził i kto zrobił lepszy pokój dla pum pum purinka. Więc powodzenia, oliwka i meblu. Jestem ciekawa, co ci wyjdzie. Dobra, mebluję, mebluję. Także Pum Pum Purin lubi żółty. Jest mały chyba. Lubię brązowy. Co? Raczej nie, on ma tylko taki kasztan na głowie czy coś. Nie wiem co to. Y, tu mu damy obraz. Ej, jaki fajne. Wow. Y, nie no. Czy to jest za szare? Ale bym postawiła, naprawdę, yy, może mu damy jakieś pieski naduszkiem. I jakąś małą szafeczkę że żółtą, może będzie. No jest takie coś. Ok. Teraz damy mu światełko. Wow! Jakie rzeczy. Ok. Yy, ej, mam takie same szafki jak mama. Dobra. Musimy to dać. Jak to jest piesek, to musimy to dać. Musimy po prostu to dać. Okej. Okay. Adbus. Ła! Wow. Ej, tu są rzeczy do szkoły! Jakie fajne! A, jak mama mówiła, że on lubi mleczko, to wezmę mu, dam też mleko. I gdzie to jest? Tu, okej. Okay. Ale fajny widok. A on chyba wcześniej był. Wow, ok, dam mu to mleczko. Ok, takie, takie, takie. I to, to. Bo chowam tutaj. O, i o, i to. Czekajcie chwilkę. Ok, to wyrzuca, to dam mu tu. Teraz dam mu dywan. Szkoda, że nie ma po prostu rzeczy z pumpurina. Pompomporina. Pom no, i chyba skończyłam. Albo jeszcze coś dam? Jakieś szafki? Poczekajcie. Eee, może. Może jeszcze dam. Ale fajne. Jakby to gdzieś tu przestawić. O i tak. Hmm. I tak? Dobra, skończyłam. Proszę bardzo. O kurczaki! Powiem wam, że. że. Jestem pewna, że Oliwka wygra to starcie i powiem wam szczerze, że gdybym ja miała głosować, to serio wybrałabym jej pokój. Chociaż widzę, tutaj lampy mamy podobne i tutaj półki, jest ta szafa i w ogóle, ale no naprawdę Oliwka wygląda to u ciebie super. Ej, ale praktycznie to jest to samo! Halo, co tutaj się stało? Nie no, powiem ci oliwcia. Piesek rządzi. Bardzo fajnie, w ogóle nie pomyślałam nawet o tym, ale wygląda to mega fajnie fajnie, jest super. Słuchajcie, będzie mega ciężko wygrać, no ale ja tutaj stawiam, że Oliwka wygra to starcie. Wygląda to naprawdę, naprawdę Jej. super. Dobry ja swój dzień. głos oddaję na Oliwkę, a wy zdecydujcie w komentarzach, gdzie lepiej pasowałby Pupcio, Pum Pum Purin i tak dalej, i tak dalej. Dla kogo mamy zrobić następny pokój? Dajcie znać w komentarzach. No i co? No bardzo dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że odcinek się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, jaka postać z Hello Kitty, no wiecie w sensie z jej przyjaciół podoba wam się najbardziej jaką najbardziej lubicie a my już uciekamy i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku papatki pa